Do dupy. Gdzie jest komornik? No kurwa, no pachnięte dalej. No to idę lutować psy. No do doju trzeba jechać, kurde, protesty. To jest, nie ma. Protesty trzeba, tak, protesty trzeba zrobić, tak. Mamy dość! Zamki tej meliny! 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 Mamy dość! Mamy dość! Zamki tej meliny! Te rękomendy, inaczej zostaniecie aresztowani. Mamy dość! Zamki tej meliny! Mamy dość! Opuszczamy te rękomendy. Stop bezprawiu! Stop bezprawiu! Powtarzam, mieszkanie prawem nie towarem! Mieszkanie prawem nie towarem! To jest mamy dość! Zamknij tej meliny! Mamy dość! W razie podejdziemy pod ścianę w tym momencie. Mamy dość! Zamknij tej meliny! Ty kady zaraz zostaniesz ze znaków łeb! Oddawajcie mieszkania! Oddawać mieszkania! Dajcie mieszkania obywatelom! Dawać mieszkania! Dawać mieszkania! Kto jest odpowiedzialny za mieszkania? Poczekaj, bo... Tak, poczekaj. Stop! Bezprawiu! Proszę, panowie? Mamy dość! Zamknij tej meliny! Mamy dość! Zamknij tej meliny! Mamy dość! Zamknij tej meliny! Mamy dość! Nie ma szans! Niewykonywanie poleceń. Związek mieszkaniów, tych kurwa chuj w dupę, chcemy mieszkania! Tak, no. No to pod doja, nie pod komendem, mi za to nie odpowiadam. To wy je zabraliście. Wy je zabraliście, my policja! Nie mamy na to wpływu. Policja, złodzieje! Tam gdzie się doj, tam gdzie się zdoj. Płacimy podatki. Dawaj złodziej, idziemy pod doj, to idziemy pod doj. Idziecie pod doj, to pod doj. Do widzenia, szerokości miłego. Następnym razem ci ze znaku łeb pierdolę. Na doj. Kieruj. Jedziemy na doj. Tak. Tak nie może być. Nie. Proszę nic nie palić. Za późno. Za późno, panie Jerry. Mamy dość. Zamknij tej meliny. Mamy dość. Zamknij tej meliny. To nie ja. Jak nie pan? A kto zabrał mieszkania? Kto zabrał klucze? Spokojnie. Ten, elektrykę nową robią w środku, bo się okazało, że jeszcze aluminiowa, nie miedziana i wymieniają wszystko. Więcej aut potrzebujemy, musi to wszystko. Dobra. Więcej aut! Kanistry. Ja jestem przewodniczącym związków mieszkaniowych i dzisiaj robimy strajk na grubo. Ale nie ma... Białe kaski robią laski, o! Potrzeby. Białe kaski robią laski, o! Koniec, skończyło się! Mamy dość! Zamknij tej meliny! Mamy dość! Zamknij tej meliny! Będzie dobrze, naprawdę. Musicie pozew! To, musicie dać tylko elektrykom czas, żeby to naprawili, no. Wymiana kabli konkrety. To nie jest takie w popsiu. Ile czasu? Kanistry, podpalamy! Skończyło się, Jerry. Skończyło się, koniec! Mamy dość! Ja nie jestem od tego. Mamy dość! To do burmistrza. Zamknij tej meliny. To pan ma panią burmistrz. Ponegocjujmy. Ale ja nie wiem, czy nawet pani burmistrz na mieście jeszcze na gdzieś na spotkanie nie pojechała. No trudno. Potrzebujemy pieniędzy na hotel. Trudno, doj będzie płonął, no. Potrzebujemy hajsu. Ja cię słynę. Rekompensata. Dobra, leć po kanister, trzeba to wszystko podpalić. Cholera, to już chłopaki polecieli, czy? Okej. Koniec. Skończyło się, Jerry. Chcecie więcej samochodów? No spokojnie, naprawdę. Dajcie elektrykę. Chcemy panią burmistrz. Będzie wtedy spokojniej. Jerry, ludzie z autobusu zginą. Przez swoją niekompetencję. Nie, przez moją kompetencję. Ja tu jestem klapkiem. Dobra, proszę tu nie parkować. Demonstracja. O, iść po kamerę? Oczywiście, po kamerę, poproszę, tak, jak, jasne. Ludzie, spokojnie. Będziecie mieli film akcji. O, jest.
Mamy dość! No. Zamknij tej meliny! Mamy dość! Zamknij tej meliny! Mamy dość! Zamknij tej meliny! Trzymajcie! No ludzie, nie palcie wszystkiego! Palimy to! No burmistrz! Migusie! Mamy dość! Zamknij tej meliny! Mamy dość! Zamknij tej meliny! Dobra, na razie płomień jest nowy. Mamy dość! Zamknij tej meliny! Mamy dość! Zamknij tej meliny! Mamy dość! Jara się, patrzcie! Pali się! Samochód inny! Zaraz tu! Coś rozdaliśmy! Mamy... O cholera! Zamknij tej meliny! Zaraz tu! Coś rozdaliśmy! Uwaga! Stop komornikom! Mamy dość! Zamknij tej meliny! Zaraz tu! Coś rozdaliśmy! Mamy dość! Zamknij tej meliny! Zaraz tu! Coś rozdaliśmy! Mamy dość! Zamknij tej meliny! Zaraz! Coś rozdaliśmy! Mamy dość! Obywatele, bądźcie spokojni! Mamy dość! Zamknij tej meliny! Zaraz elektryka prawie naprawiona! Stop komornikom! Oddajcie klucze i mieszkania! Stop komornikom! Mieszkania! Będą uznane! Bo policja na nas się patrzy, jak coś tam. Dajcie chwilę! O, z helikoptera. Rozjeżdżery! Demonstrować można! Siemano! Witam! A co ty u bluców robisz? Nie. My teraz tu mieszkamy. My ich wykluczyliśmy. Nie ma bluesów? Nie ma. Chcą nam kurwa spalić palasy suszarnie. Nie? Pytali się o pana. I co? I w sumie nic więcej. Jakie palasy? Scrow Street, małpa, jednego z nich zawinął. On będzie wiedział więcej. Właśnie psy kurde podjechały na Grove Street, tam wysiadały od razu z bronią, więc chyba jakaś zawijka była. Może. Dobra. Tam nie mieszkacie panu... już do 13? Tam jest suszara i kurwa psy się tam kręcą i przypałowo. Tam suszara tylko jest. Aczkolwiek o. To wprowadźcie można... się na Grove Street może. Można tam nie chcę. Złe wspomnienia. Możemy a co z blucami jest? Nie ma ich. A bluci też kupili suszary, wiesz? Tak. Mhm. A niech mi pan powie, mogę kupić drugą suszarę? Możesz. Mogę, to przedzwodnie do mojego inwestora. 300 koła. Jak czysta? No czysta, inflacja poszła w górę. Ja pierdolę. Dobra, już dzwonię. Halo. Jest gościu od suszarni. Tak, tylko 300 koła kosztuje. No, właśnie mówi, że inflacja. Zaraz tu przyjdę. Chodź. To wyślę ci chipsa. Inwestor w drodze, już dam pieniążki. Zobacz, tam ci paczkę zostawiam. Dobra. Mopka. Coś? Proszę. Cześć. Tak. Halo. No. Halo. No halo. Ja z zapytaniem jest dzwonię. No. Czy jest jakaś zniżka dla starych, dobrych przyjaciół do znajomości? A ile chcesz wziąć?
wziąć to osobna sprawa, ale ja bym chciał dla szybkiego zakupić zakupić miejsce, żeby miał dwa. To do 250. 230 może? Uda się? A 240? No to 230 myślę, że jest fajną ceną, nie? Tak jakby super 240, cena. 240 nie. To 235, nie? Tak jakoś wychodziło. Tak, 235, coś nie było słychać. No, no dobra, dobra, dobra. To ten, dogadamy się zaraz, nara. Cześć. I co? Co tam? Za 235 będziesz miał tą suszkę. On płaci. No dobra. Okej. Okay. Jest, no ban jakiś. Halo. Witamy prezesa. Muszę kończyć, nara. No. Cześć, już się daję gotowe. Cześć. A za co? Za suszarnię i za ziarno. Poproszę. Ale ziarna nie mam przy sobie, muszę pojechać na kajak. No to spoko, jakby to wiesz, dostarczysz mi to przed kogoś, albo pojedziesz za chwilę, czy coś, jakby luz. Bank na kaju muszę polecieć. Ile widziałeś dzisiaj ptaków, tak bardziej, więcej niż 100, czy bliżej tak 10? Około 150. Nieźle. Nieźle, no. Trzymaj. Stówka za ziarno, za 50 sztuk i 335 za ten. Dobra, a i gipsem jeszcze dajcie, to ma być postawione już. Tak, ja ci potem to wyślę. Dobra, to jadę, bo już jest gęsto i biznesy wzywają. A ja za chwilę zadzwonię i przyjadę z tym. Dobra, dobra. Cześć. Widzimy się. Kurwa, załatwiłem balasika, kurwa. Halo? Magicznie się zjawił, więc jest zajebiście. Dobra, torbę ci podam, co? Dobrze, będę. Ja. Już, zaraz będę. Zasadzie, nie wiem, no, wie pan co? Ja ci wkładam tutaj. Policz. Ja to po auto. Zgadza się? Zaraz będę. Tak, jest git. Dobra, ten balast ci przyjdzie z pieniędzmi zaraz za suszarnię. Powiedziałem mu tak, 250 czystej, dostaje suszarnię, ale kurwa, zobligowany jest tym, że od razu spłaci, że potem spłaci dług Jasia i kupi kolejną za 250, łącznie za 500, czyli w sumie za te trzy rzeczy 500, 750. Dobra. Dobra. Zajebiście. Czekamy co na niego, tak? No ja mu kazałem zdalać tych pęda. I to jest ten balasik nowy OG, tak? Ja mówię OG Elek, to jeszcze nie jest, bo tam nie mam dokładnie wybranego, ale jest najbardziej, wiesz, taki kurwa kontaktowy, najbardziej ogarny. Elek, jak prezydent Elek. Aha. A jak się nazywa? Willy. A nazwisko? Ci nie powiem, bo ja nazwiska się nie bawię, kurwa. Willy. Trochę ciepło, kurwa, no ale... No trochę jest. Tak. Biedę źle kojarzę, ale... No źle się kojarzy, no. Chyba myślę, że to on. Też mamy takie padło. To ten Willy, tak? Witam. Dobry. Tam. Dobry. To tak, 250 tysięcy. I to wiesz, co będzie dziane teraz, po kolei jak ci opisałem, co tam, wiesz, za te 250 się dzieje. No. Suszarka się dzieje, tak? No... No, no, mów, mów. Myślę, że suszarka, no i tam słyszałem o tym długu Jasia, tak? Mhm. Ile? Ile tego jest długu? No, był milion, ale to tam były kary naliczone. 250 i udziały w Wytrzopie.
Udział w Witchshopie. Mam jakieś tam kontakty z tą szefową? Ja mam przede wszystkim pismo od Jasia, który się zrzekał tych udziałów na moją rzecz, więc po prostu tak między nami mówię, że tak będzie. Mhm. Aha, no dobra, no to udziały już masz zapewnione. Mhm. Czyli tak, 250 ci daję. Co jeszcze byś chciał? Żebyśmy już jakby mieli, żebyśmy już na 300 wyszli, że tak powiem. Nie, 250 kary i... Ogólnie tak, następnym razem jak się widzimy, płacicie 500 koła i dostajecie jeszcze suszarnię. No i dobra. Z tym jest dług Jasia i suszarnia, ale biorąc tą suszarnię, obligujesz się do tamtego. Okej. Okay, długu Jasia i do drugiej suszarki. Okej. Żeby pieniążki się zgadzały. Ogarniemy. I wyślij mi GPS-a, gdzie mam postawić, postawić tą suszarkę. Jasne. I będziesz mi musiał jeszcze kod wysłać mailowo do suszarki. Mhm. Mhm, ogarniemy. No i... No, dobra, to tyle, trzymajcie się. No, trzymaj się. Halo. Dzięki za miły interes. Słuchaj, spotkamy się po te nasiona. A ile potrzebujesz? No, mam 120 tysięcy. Brudu. Aha, pomyślę i ci zadzwonię, cześć. Da. Dojdziemy tędy, tak. No halo. Ile ty masz tego brudu? 120 koła. 120 koła. 50 nasionek po 2 koła brudu. Pasuje ci? 45 nasionek. Ile? 45 nasionek. Nie, no nie. 60 to jest moja ulubiona liczba. No słuchaj, 2 koła za jedną, normalnie, mi, 60, mi płacą, pełna liczba. Ale mi płacą na co dzień 3 koła, człowieku. Słuchaj, jak ty dzwonisz, to ja jestem. To 55. Słuchaj, nawet procent oddam. 55. 58. To 52. 59. 50. To 60, bo muszę coś się odkuć, aby delikatnie, rozumiesz? Dobra, 55 i nie szalejemy. 57, bo lubię siódemki. Dobra, 57. To pasuje. Dobra. Gdzie? Myślę, że GPS-a. Los Santos, lotnisko, pas startowy za 10 minut. Lotnisko Los Santos czy Sandy? Los Santos. Dobra. Zaraz będzie ten samolot. Okej. Dobra, wskakuj. Jasne. Lecimy! Ahoj, przygodo! Ahoj, przygodo! O k***a. Nie! Już się bałem. Dobrze. Dobra, najważniejsze, że wylądowali. Elegancko. Te odrzutowe... Silniki bardzo niebezpieczne. Tym się latać nie da, szczerze. I było też lekkie przesilenie wiatrowe, nie wiem czy widziałeś. Tak, leciutkie, ale to... Bądź tak, to działa jak glider, nawet jak silniki wyłączysz. Bardzo fajnie szybuje. Fajny samolot.
mój, to mój człowiek. Coś. Witam, cześć, panie. Siemano. Witamy. Możecie tego Janka Pisikele zastrzelić? Tak. Harper moja, okej? Okay? Taki deal robimy? A to rozumiem, że dostałem dzisiaj jakąś zniżkę, tak? Koleżeńską. Nie. Ale ja nie robię... Musisz zapamiętać jedną rzecz. Ja nie robię w detalu. Wisisz mi za to 150 koła. A już ci zapłaciłem 100? No i jeszcze... No to jeszcze 910. Stówkę, to już nie przesadzajmy. Stówkę. No, no i kurwa, jesteśmy jakby G. To ci przywiozę to jutro, jakby to kurwa nie podlega dyskusji. Dobra. No, dobra, jadę to kurwa wszystko ogarnąć, żeby to było dobrze. Jasne. No, dobra, trzymaj się, papa. Cześć. A ty co? Anek. Ja dostałem ci piosenkę. Garnąłem twoją papę. Nie odejmę to mój człowiek. Dobra. To jakieś Motorola, kurwa, klapką. Dawaj, hajs. Proszę. Będzie? Masz? Chyba mam, dzięki. Janeczku. To paczka! Nie rozmawiam z tobą, dalej. Czemu? Bo nie ma czemu, bo jesteś idiota. Ty jesteś idiota. A idiota to cię zrobił. Co jest? Będę bliżej, żebyś nie nosił. Taki niemiły dla mnie. Co ty taki niemiły jesteś? Bo to debil. Czemu? Bo nie ma szacunku do ludzi. Mów zapłać. Nie liczę, bo ci ufam. Dobra. Przyjemności. Cześć. Debil. Czemu się nie lubicie, nie szanujecie? Nie wiem, on mnie nie szanuje. Mówi do mnie debil, że jestem idiota, że nie mam szacunku do ludzi, a to przypominam, że to on mi wisiał pieniądze i mnie olewał, także wiesz. To... Aha, co my tu za szacunku? Roboty, ten nie gadacie. No, dobra, na to wygląda. Ja muszę lecieć. Trzymaj się. Jasne, dobra, trzymaj się. Miłego. Pierwsze BW w mojej postaci. Oh.